Otóż, dlaczego matchmaking jest taki zepsuty w Smite? Po pierwsze, nie przydziela wam meczy na zasadzie elo, bo elo jest od dawna ukryte. Przydziela wam na zasadzie waszego MMR-u, czyli waszego stosunku wygranych do przegranych. Czyli jak na przykład wygracie dużo, a mało przegracie, to wam klasyfikuje was coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Czy na przykład, powiedzmy, ten z brąz tutaj, ta Sol, wygrywała powiedzmy dużo, bo ją coś tam kierowali, bo ją coś tam, bo jej się udało z meczami i tak dalej. Dlatego ją zmeczował też z platyną, powiedzmy z goldem, dlatego, bo im MMR był wysoki, czyli stosunek wygranych do przegranych. Żeby sprawdzić, czy poradzi sobie na tym wyższym poziomie. Jeśli sobie nie poradzi, zostanie niżej, czyli w brązie albo tam powiedzmy w silverze. Jeśli sobie poradzi, pójdzie wyżej. Tak działa matchmaking. Co by tu jeszcze powiedzieć? Gdzie jest ten screen od banana? Dajcie mi to. Jest, tu jest screen od banana. No, to już jest, kurde, wyższa liga, jak te silvery są z masterami. Także, no tutaj goly, czyli ci tutaj ludzie musieli, co z bananem i z Ice Ice Baby zostali, zmeczowali, musieli mieć bardzo wysoki MMR. Musieli mieć bardzo wysoki MMR. Ja nieraz pamiętam jak ja raz miałem strasznie wysoki win streak, nie? Miałem strasznie wysoki win streak i mnie zmeczowało w meczu z... Na Facebooku, na fanpage'u rzuciłem zdjęcie, zaraz wam pokażę. Już nie pamiętam dokładnie z kim to było. Mnie zmeczowało, ale wam zaraz powiem, bo na fanpage'u wrzuciłem zdjęcie i mnie zmeczowało właśnie z takimi big boyami samymi, nie? Bo miałem strasznie duży win streak i wtedy mój MMR poszedł wyżej. I zaraz wam pokażę to zdjęcie. Tam był chyba... Czekajcie, zaraz wam pokażę. Gdzie to jest? Nie to... A ja to na grupę czasem nie wróciłem. O, jest, mam. Captain Tweak. A, nie widzicie. Captain Tweak, Pretty Prime, Zindurn. No i tu jest jakiś no name. Nie? Czyli big boye sami. Ludzie, którzy ją znają, którzy ich znają, to... Którzy siedzą w Smite, to pewnie ich znają. Także zmeczowało mnie z nimi, bo miałem strasznie duży win streak, czyli miałem strasznie duży MMR wtedy. Dlatego mnie wtedy z nimi zmeczowało. Ci ludzie, którzy tutaj zmeczowało, pewnie też mieli wysoki MMR. Także na tym polega właśnie matchmaking w Smite, dlatego Hi-Rez twierdzi, a już mi zaskął gardle, poczekajcie. Dlatego Hi-Rez twierdzi, że matchmaking działa w porządku i nie zmieniają z nim nic. Także to by było na tyle.